Państwo, witam po raz piąty już na ogólnopolskich halowych zawodach młodzieżowych drużyn pożarniczych. Jest mi bardzo miło, ponieważ mam wrażenie, że tworzymy historię z racji tego, że każda edycja jest inna. I jak tutaj patrzę na zaproszonych gości nie tylko i pomyślę, że to jest tylko jeden dzień, a ile ich będzie tutaj przez dwa dni, to mam wrażenie, że naprawdę idziemy z każdym rokiem o krok do przodu. Za co bardzo serdecznie chciałbym podziękować. Bo mogę powiedzieć, że zaczynaliśmy, bo od samego początku województwo kujawsko-pomorskie wspiera tą inicjatywę. Było ich 12, dzisiaj jest 28. Wielkie, wielkie gratulacje dla wszystkich, dla druhów strażaków, wielkie brawa za to, że przez te 5 lat nigdy nie zwątpili. I pamiętajcie, że najważniejsza jest integracja, a wynik jest sprawą drugorzędną. Serdecznie Was na gościnnej ziemi dobrzyńskiej witam.